Miałam kiedyś taką akcję na koncercie. Ile się ciemny. I nagle. Nikt nie wie, o co chodzi. Chciałam uciec stamtąd. Totalnie się popłakałam. Nazywam się Kasia Zaręba, jestem wokalistką. W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jaką przeżyłam masakrę na scenie i jak ta masakra wpłynęła na moją przyszłość. Centrum handlowe, duża scena, koncert folkowy, zespół muzyczny i ja. Wszystko było tak przygotowane. Jestem na tej scenie, śpiewam sobie, wszyscy się bawią po prostu mega. Ile się ciemny wi. I nagle jeden z muzyków po prostu przerywa koncert. Ja patrzę, ludzie stoją jak te słupy, nikt nie wie, o co chodzi. I nagle mi mówi, że on chce, żebym zaśpiewała skatem. Byłam wtedy początkującą wokalistką. Bałam się mówić nie. Jeśli nie wiecie, co to jest skat, posłuchajcie. To uznałam, że biorę to na klatę i pokażę, że potrafię. To było dużo gorsze. Patrzyłam na ludzi i oni po prostu bujali się i co chwilę na nas patrzyli. Chciałam uciec stamtąd. To jest takie uczucie, jakbyście mieli wejść do centrum handlowego, rozebrać się przynajmniej do stroju kąpielowego i zacząć tańczyć walczyka. Koncert się zakończył, poszłam do garderoby, totalnie się popłakałam. Najbardziej byłam wściekła na siebie, że się na to zgodziłam. Minęło już wiele lat od tego występu i myślę sobie, że bardzo dużo się nauczyłam dzięki tej sytuacji, bo potem grając inne koncerty, pamiętam, że kompletnie się nie bałam wpadek różnych. Nie bałam się, jak ktoś nagle z muzyków zmienił tonację, jak zagraliśmy w złym tempie. To była nawet dla mnie dobra lekcja. Jeśli spodobał Wam się film, zalajkujcie go, a także piszcie, na jakie filmy czekacie. Dość tego. Pa, pa!